chcę Wam opowiedzieć o pewnej rzeczy, pewnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Każdy z nas chce zarabiać jakieś pieniądze. Będę się odnosiła ciągle do tego tematu, bo choćby nie wiem co, choćbyśmy nie wiem jak się starali, potrzebujemy pewnych środków finansowych do tego, by funkcjonować w obecnym technokratycznym świecie. Żyjemy w takim środowisku i w takich miejscach, gdzie pieniądze są po prostu nam potrzebne. I trudno jest bez tych pieniędzy funkcjonować. Trudno jest nam pójść do sklepu kupić chleb, kiedy nie mamy pieniędzy. Trudno jest nam pójść kupić leki do apteki, kiedy nie mamy pieniędzy. Trudno jest nam pójść kupić ubranie, kiedy nie mamy pieniędzy. I są rzeczy, na które są te pieniądze nam bezwzględnie potrzebne. Są też rzeczy takie, które są naszym głębokim pragnieniem serca, naszym marzeniem, o które chcielibyśmy, żeby się spełniły, natomiast czasem one po prostu nie wychodzą i czasem się nam nie udaje. I nie będę się tutaj odnosiła do tych mechanizmów, które nami kierują w przestrzeni świata finansów. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to pewną bardzo ważną rzecz, że wszystko to, czego doświadczasz w swoim życiu, wszystko to, co dzieje się w twoim życiu, ma fundament w twoim dzieciństwie. I o tym już na pewno nie jedna osoba wie. Szczególnie ci z Was, którzy pracujecie ze sobą wewnętrznie, wiecie, że to w dzieciństwie tam jest wszystko ulokowane. Tam stworzona została matryca i to jest taka matryca, taka silna. To jest tak duży i mocny fundament, że trudno jest cokolwiek temu fundamentowi przeciwstawić. Choćby nie wiem jak człowiek się starał, to jakąś dziwną, magiczną siłą z powrotem zostaje ściągnięty do pewnych wzorców, do pewnych mechanizmów i to życie wywraca się czasem do góry nogami. I ogrom ludzi próbuje w różny sposób i różnych technik, i różnych narzędzi, żeby zmienić swoje życie i w pewnym momencie okazuje się, że to życie i tak się nie zmienia, albo zmienia się na tyle mało, że wręcz praktycznie niezauważalnie. I to jest ten fundament. Ja zawsze się odnoszę do tego, że ten fundament naszego dzieciństwa, mama, tata, otoczenie, w którym wyrośliśmy, to jest nasza baza. To jest nasza baza i my stamtąd czerpiemy. Stamtąd czerpiemy nasze przekonania, stamtąd czerpiemy swoje poczucie wartości, stamtąd czerpiemy informacje o świecie, o tym, czym jest świat, kim są ludzie na tym świecie żyjący, a kim my jesteśmy na tym świecie. I żeby to zmienić, nie wystarczy sobie powiedzieć, że jesteśmy kimś innym, nie wystarczy mówić do siebie, kocham siebie, jestem cudowna, jestem wspaniała, ponieważ to zupełnie nie zadziała, bo my mówimy to ślizgając się po powierzchni, mówimy to do siebie, ale to nie ląduje głęboko w nas. To nie dociera do tej naszej cząstki, która uwierzyła, że jest inaczej, a tą cząstką jest nasza podświadomość. Jest wiele różnych technik, które pomagają nam dotrzeć do podświadomości, które pomagają nam zmienić tą podświadomość. Jedną z tych technik jest praca z wewnętrznym dzieckiem. Są również techniki w postaci Theta Healing, są również techniki w postaci hipnozy albo półhipnozy. Są również techniki NLP i tak naprawdę ogrom różnego rodzaju narzędzi dostępnych obecnie na rynku. Ja natomiast opowiem o czymś, co całkowicie zmieniło moje życie. I ta zmiana zadziała się bardzo szybko. I jest to coś, przez co przeprowadziłam siebie, a raczej chciałam się przeprowadzić 4 lata temu. Natomiast zrezygnowałam, bo się wystraszyłam. I to jest też ten element, o którym wspominałam na programie monetaryzacji pragnień, że my jesteśmy często tak bardzo przyzwyczajeni do tego, kim jesteśmy. Jesteśmy tak bardzo się utożsamiamy z traumami, które przeszliśmy. Tak bardzo jesteśmy zakorzenieni i zaplątani w uwikłaniach naszych rodzin i naszych doświadczeń przeszłych, że wręcz kiedy mamy wybór, by to zmienić, kiedy mamy możliwość wybrać inaczej i stoimy na tej krawędzi, żeby podjąć decyzję o tym inaczej, wielu z nas się wycofuje. I wycofuje się nie dlatego, że nie chce nowego życia, ale wycofuje się, ponieważ po pierwsze nie wie, czym będzie to nowe życie, ale to, co nade wszystko, to wycofuje się dlatego, że to stare życie jest na tyle znane i na tyle jest
w nas wkomponowane i tworzy naszą tożsamość, że kiedy my mielibyśmy zacząć żyć inaczej i mielibyśmy nie odnosić się do naszych traum, do dramatów, do tego, gdzie się urodziliśmy i co przeszliśmy, do tych wszystkich złych wspomnień, no to okazuje się, że nie wiemy, kim byśmy byli. Po prostu. I w moim życiu zadziała się taka sytuacja 4 lata temu, w 2019 roku. I był to dla mnie ogromny proces, który mnie totalnie zatrzymał, ponieważ ja na tamten czas bardzo mocno wierzyłam, że jedynym kierunkiem wyjścia z wszystkich trudności życiowych i pozbycia się wszystkich problemów i wyjścia na prostą jest rzeczywiście uzdrawianie przeszłości i praca z tą przeszłością. Tylko ci z Was, którzy pracujecie z przeszłością lub kiedykolwiek się z tym zetknęliście, zapewne macie takie poczucie, że to jest niekończąca się studnia, że zaczynacie grzebać i okazuje się, o matko, tego jest tyle, że ja nie wiem w ogóle, czy mi starczy życia. Czy mi starczy życia, żeby te wszystkie kawałki powyciągać i pouzdrawiać, no bo ileż można. I ja wtedy w 2019 roku byłam, to był czwarty rok mojej, prawie czwarty rok mojej pracy wewnętrznej. I ja przechodziłam gehennę, ja byłam przeczołgana przez piekło, przez absolutne piekło emocjonalne, wyciągania wszystkich traum, wszystkich doświadczeń. I moje ciało było już w rozsypce, czego efektem było doświadczenie pół roku po tym wszystkim w 2020 roku, kiedy myślałam, że umrę. Zachorowałam na tyle mocno, że byłam bliska śmierci. Ale dzisiaj nie będę o tym opowiadać doświadczeniu, bo co innego chcę dzisiaj Wam opowiedzieć. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak bardzo jesteśmy uwikłani w to, kim my jesteśmy dzięki naszym traumom, jak bardzo jesteśmy do tego przyssani i jak bardzo my nie chcemy tego zostawić, nawet jeśli mamy do wyboru lepsze życie. I my tak bardzo mocno chcemy zmienić tą swoją rzeczywistość, ale chcemy ją zmienić nie całkowicie, tylko chcemy zmienić to, co jest nam niewygodne, a resztę chcemy zostawić. I to reszta, ta reszta to jest najczęściej ta reszta, która jest otoczona ogromną, głęboką, wewnętrzną krzywdą i ranami, których doświadczyliśmy, kiedy byliśmy dziećmi. I to jest najczęściej bardzo mocne i silne uwiązanie nas do naszej mamy albo do naszego taty i poczucie nienasycenia miłością tych naszych rodziców. I 2019 rok, kiedy ja byłam już tak bardzo mocno utopiona w tej pracy z przeszłością i wręcz wykończona, pewnego dnia zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy jest możliwość, by zrobić to inaczej. Czy jest możliwość, biorąc pod uwagę, że fundamentem wszystkiego jest nasze dzieciństwo i to, czego my doświadczyliśmy w dzieciństwie. Czy my moglibyśmy to zmienić w jakimś innym, szybszym procesie? I ponieważ przeprowadziłam siebie przez mini proces, który pozwolił mi dosłownie w ciągu kilkunastu minut na pozbycie się ogromnego lęku przed wystąpieniami publicznymi, przed robieniem live'ów, przed nagrywaniem wideo, w ogóle przed nagrywaniem też audio. A to był proces, który był magiczny, ponieważ zmiana nastąpiła chwilę po zakończonym procesie i to było dla mnie wow, pomyślałam sobie, jak to możliwe? Przez tyle lat cierpiałam, naprawdę cierpiałam, bo miałam tak ogromny lęk przed wystąpieniami publicznymi. Ja przeżywałam katorgi, żeby w ogóle wystąpić na scenie, a będąc, mieszkając w Polsce, będąc dyrektorem w działach sprzedaży, wyobraźcie sobie tylko, będąc dyrektorem w działach sprzedaży, prowadząc też szkolenia biznesowe, prowadząc również coaching dla zespołów sprzedażowych, pracując i prowadząc swoją firmę marketingowo-reklamową, ja musiałam występować publicznie. Czasem występowałam przed gronem wielu, wielu osób, 40 osób w zespole. To była duża liczba i czasem musiałam stanąć przed nimi i zaprezentować im nowe techniki, nowe standardy. I pomyślcie sobie, a jaki wtedy człowiek przechodzi lęk, jaki dramat. To było tak uciążliwe, że nawet nagrywanie się na poczcie głosowej dla mnie, zostawienie wiadomości na poczcie głosowej, było dla mnie nie do przejścia. I zmuszano mnie do tego, ja siebie zmuszałam, ale ja tak bardzo nienawidziłam swojego głosu,
tak bardzo nie akceptowałam siebie, że nie mogłam się w żaden sposób przemóc. I oczywiście, że to było jakby głównym, to było głównym kierunkiem mojej pracy, żeby polubić siebie i pokochać siebie. Natomiast zaskakujące było dla mnie to, że ja wciąż nie mogę się przemóc do tych wystąpień publicznych, nie mogę się przemóc do tego, żeby zacząć nagrywać wideo, żeby zacząć robić live'y. I to było dla mnie trudne. To było dla mnie trudne, ponieważ ja czułam, że prowadzenie osób online to jest mój kierunek, tylko jak prowadzić online, jeżeli jedyne, co jesteś w stanie zrobić, to pisać, a i pisanie nie było jakieś super lekkie i łatwe. I to był proces, którego elementy były zawarte w pracy z wewnętrznym dzieckiem, połączonym z EFT, połączonym z pracą z energią i półhipnozą, trochę takim wejściem w stan teta, gdzie falę mózgu obniżamy do poziomu teta, czyli takiego półsnu. I wchodząc w ten proces, zupełnie niezamierzenie pozwoliłam sobie być prowadzona przez moje wsparcie duchowe. No i zmiana mnie zaskoczyła. Ja oniemiałam. Naprawdę oniemiałam. Tylko sobie wyobraźcie, całe życie człowiek boryka się z taką tremą i z takim lękiem. I nagle jeden proces i 15 minut później po procesie ja wchodzę live na ogromnie liczebną, kilkutysięczną grupę kobiet i robię tam live. Więcej! Chwilę później robiłam kolejne live i ten live robiłam na grupie, która miała chyba 40 tysięcy osób. A jakiejś grupie rozwojowej ja weszłam sobie na tą grupę i zrobiłam ten live, tak żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziałało. I dla mnie to był szok, to był dla mnie szok i to była dla mnie taki maleńki dowód, że można inaczej. I ja się potem zastanawiałam, co tak naprawdę się zadziało i próbowałam znaleźć odpowiedź na to, co ja tutaj zrobiłam, co ja tutaj zmajstrowałam w swojej rzeczywistości, że to zadziałało. I nie mogłam nigdy znaleźć odpowiedzi na ten temat, nigdzie. Nie mogłam jakby znaleźć kierunku, czym to było, ponieważ chciałam to powtórzyć. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi i pracując dalej ze sobą, przede wszystkim w oparciu o dziennik, w pewnym momencie pomyślałam, że skoro zadziałało to na taką drobnostkę, nazwijmy to drobnostkę, to co jeżeli możemy to zastosować szerzej? Co jeżeli moglibyśmy to znacząco zastosować i zejść dużo głębiej? No i zadam sobie pytanie, na ile głęboko? Jak daleko muszę się cofnąć wstecz w tym procesie, przez który się przeprowadziłam, by zmiana dokonała się w moim życiu całym? Czyli na ile daleko muszę się cofnąć, aby to, czego doświadczyłam w moim życiu, przestało mieć znaczenie i przestało mnie określać. I doszłam do tego punktu, ja nazywam to punktem zero. Tym punktem, w którym dusza decyduje się wcielić w ciało. Doszłam do tego miejsca i stanęłam przed wyborem. Dzień dobry, Joanno. I przed tym wyborem stanęły wczoraj też kobiety na programie monetaryzacji pragnień. A ja stanęłam przed wyborem i to było jak stanięcie na krawędzi klifu. Wiecie, jest taki fragment, jest taka książka i fragment tej książki opowiada o tym, że uczniowie stanęli na krawędzi klifu i nauczyciel do nich mówi: skaczcie. A oni stanęli i się zawahali. I on powiedział: jak skoczycie i zaufacie, to pofruniecie. I niewielu z nich zdecydowało się skoczyć. Ja nie pamiętam dokładnie, jak ten fragment brzmi, ale to mnie niesamowicie poruszyło, ponieważ to jest rzeczywiście to, że jeżeli chcemy naprawdę doświadczyć tej zmiany w życiu, to nie możemy a w żaden sposób się ograniczać i nie możemy używać narzędzi takich, które zmieniają tylko część. A niemożliwe jest, żeby zmieniło się nasze życie, jeżeli zmienimy jedną rzecz. To jest niemożliwe. Potrzebujemy transformować siebie całkowicie. I ta transformacja całkowita polega na tym, że ty rzeczywiście zmieniasz myślenie na swój temat. Zmieniasz swoją tożsamość, bo ta tożsamość, która jest zbudowana, ta obecna twoja tożsamość, ona jest niczym innym jak zlepkiem wszystkich twoich przeszłych doświadczeń, ponieważ te doświadczenia ukształtowały ciebie. One sprawiły, że dzisiaj jesteś tym, kim jesteś. One sprawiły, że ty myślisz na swój temat to, co myślisz.
one sprawiły, że ty masz emocje na swój temat, takie jakie masz. I w krytycznych sytuacjach, kiedy coś się dzieje nie tak, oceniasz siebie, krytykujesz siebie, mówisz do siebie różne rzeczy. Kiedy czegoś nie osiągasz, kiedy chcesz coś osiągnąć i ci to nie wychodzi, robisz pewne rzeczy względem siebie. Oceniasz siebie dalej i mówisz do siebie ciągle i ciągle i ciągle to samo. I oczywiście to ma swoje źródło w tym, w jaki sposób byłeś czy byłaś wychowana, a w tym, jak traktowali cię rodzice. Jednak musimy mieć świadomość tego i zapewne wielu z was ma tą świadomość, że od dawna nie jesteśmy dziećmi. I skoro od dawna nie jesteśmy dziećmi, dlaczego wciąż ciągle do tego wracamy? Dlaczego ciągle jesteśmy do tego uwiązani? No i okazuje się, że jesteśmy do tego uwiązani, bo z jednej strony to się stało naszą tożsamością. My tym jesteśmy. To nas ukształtowało. Z drugiej strony zaskakujące, ale w pewien sposób jest nam wygodnie z tym, bo my wiemy, jak się poruszać, bo my zawsze możemy się odnieść do tego, że no jestem taka, bo doświadczyłam tego albo tamtego. No, nie mogę sobie poradzić, bo źli ludzie wokół mnie sprawili, że wylądowałam jako bezdomna x lat temu. I ja mogę się zawsze podpiąć. Ja mogę zawsze do tego wrócić i mogę zawsze znaleźć winnych wokół mnie. Pytanie tylko, czy to mnie wspiera i czy to mi pomaga. Więc zmiana, która jest rzeczywistą zmianą i narzędzie, które przyniesie ci rzeczywistą zmianę, to musi być narzędzie, które trafi do źródła, które zaprowadzi ci do źródła i tym źródłem jest twoje dzieciństwo. Natomiast jeżeli bierzemy je wybiórczo i traktujemy je wybiórczo na zasadzie, wyciągamy poszczególne zdarzenia, to ta transformacja zabiera dużo czasu i ona może się ciągnąć i ciągnąć. Jeżeli jeszcze sprowadzimy to do bardziej delikatnej formy, którą posługuje się większość psychoterapii, czyli rozmawiania o tym temacie, rozmawiania i rozmawiania, to, czego człowiek doświadcza, to doświadcza przymusu pogodzenia się z tym, co było. Musimy pogodzić się z tym, co było, było i było, i to się nie zmieni, i na to nie mamy wpływu. To jest jeden kierunek i każdy z tych kierunków jest właściwy dla danej osoby, jeśli dana osoba jest w tym szczęśliwa. Jeżeli z daną osobą to rezonuje. Ze mną przestało to rezonować, ponieważ miałam wrażenie, że w pewnym momencie docieram do takiego pułapu, od którego się odbijam i uderzam głową o szklany sufit. Nie jestem w stanie tego sufitu przebić. To sprawiło, że zaczęłam szukać innych kierunków i innych narzędzi. I te inne kierunki, inne narzędzia przyszły do mnie w zaskakujący sposób, ponieważ nie przyszły do mnie poprzez warsztaty, czy jakichś mentorów, czy kursy, tylko one przyszły do mnie poprzez wglądy w procesach, które robiłam. I potem potrzebowałam poszukać doświadczenia tego, poszukać potwierdzenia, czym to jest. I czasem jest tak, że kiedy prowadzę jakiś warsztat albo sesję, osoba mówi do mnie, używając jakiejś terminologii. Ja nie zawsze jestem w stanie potwierdzić, że to jest to, co robię, że to się tak nazywa, ponieważ nie zawsze znam tą terminologię, ale zawsze wiem, co jest właściwe, żeby daną osobę poprowadzić właściwie w procesie. I tak jak powiedziałam, ten proces, przed którym ja stanęłam, ten wybór, przed którym ja stanęłam, to był wybór fundamentalny, to był wybór, który prowadził mnie do skoku. Zwyczajnie nazwę to skokiem, ponieważ doszłam do tak zwanego punktu zero w tym procesie i ten punkt zero powodował, że trzeba było wybrać drogę, inną drogę. Ja miałam wybór wybrać inną drogę i się zawahałam i stwierdziłam, że nie jestem gotowa na tą inną drogę. Może nawet nie tyle nie jestem gotowa, ile nie chcę. Jednym z najważniejszych punktów, dla których nie chciałam, było to, że zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy te wszystkie traumy zostaną rozpuszczone i nie będę mogła się do nich odnosić, do swojej przeszłości, do dramatu, jaki przeszłam, no to w jaki sposób ja będę opowiadać wszystkim o swoich doświadczeniach. Ja byłam bardzo mocno związana z tymi traumami. Na tym bazowałam. I to było trudne. I się wycofałam.
potrzebowałam trochę czasu na to, żeby mieć odwagę z powrotem do tego stanąć na tej krawędzi i skoczyć. I powiem wam jedno, że kiedy skoczyłam, moje życie, to co się zaczęło w nim dziać, to jest coś absolutnie niesamowitego. Wszystko to, co dotychczas, do tamtego momentu, co robiłam, wszystko to, co procesowałam do tamtego momentu, miałam wrażenie, że robię to po kawałku i zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe, żeby mieć wszystko. Że przecież jest tyle przekonań, które mam w sobie, jak mam się wszystkimi nimi zająć, to się zajadę. A co dopiero jeszcze mówiąc jakieś rzeczy związane z rodem, to ten proces, przez który się przeprowadziłam, który wczoraj zrobiłyśmy też w programie monetaryzacji pragnień. To proces, który otwiera całkowicie nową drogę. I to jest proces, który pozwala ci na stworzenie zupełnie innego życia, ponieważ daje ci podstawy, daje ci inny fundament. Inny fundament dla ciebie, dla twojego umysłu, bo wszystko to, w co uwierzy twój umysł, staje się twoją rzeczywistością. Więc jeżeli damy mu i podamy we właściwy sposób pewien materiał, który on będzie mógł uwierzyć i twoje ciało w to uwierzy, to jest absolutnie niesamowite, co wówczas się dzieje. No i dzisiaj i wczoraj kobiety na warsztacie monetaryzacji, ściskam was, kochane. I ogromna moja wdzięczność do waszej odwagi, do waszej gotowości do tych procesów. Kobiety wczoraj dzieliły się tym, co się zmieniło u nich. To było niesamowite, to jest niesamowite, bo ta zmiana jest niewyobrażalna. Ta zmiana jest naprawdę niewyobrażalna i ona daje nam zupełnie inny kierunek. Przede wszystkim to, co zaczyna się dziać, to doświadczamy ogromnego poczucia własnej wartości, takiego poczucia jestem świetna, jestem naprawdę kimś wyjątkowym, zasługuję naprawdę na coś niesamowitego. I to jest niezwykłe. I to jest proces, który rzeczywiście przynosi nam zmianę. Tak jak mówię, my musimy być na to gotowi i nie każdy jest na to gotowy. Ja to rozumiem, bo ja 4 lata temu nie byłam na to gotowa, bo to oznaczało, że będę musiała pożegnać się z tym uwiązaniem do tych traum, że będę musiała powiedzieć im bye bye. Nie potrzebuję już wspominać o dramatach swojego dzieciństwa. W taki sposób, w jaki wówczas to robiłam, bo wówczas to po prostu rozdrapywałam. I efekt tego procesu jest taki, że zmieniają się nasze przekonania, ponieważ mamy inny fundament. To dzisiaj moje kochane zadanie dla was, które opublikowałam na grupie, nowe wasze przekonania na tym fundamencie. I te przekonania nowe na temat pieniędzy, na temat życia, na temat tego, kim ty jesteś, co ty możesz, jakie są twoje możliwości, to powoduje, że zmienia się twoja wibracja, zmieni się twoje myślenie, zmienia się twoje odczucie. Oczywiście my na warsztacie mamy jeszcze przed sobą wiele, wiele dni pięknych procesów i nie tylko procesów, które będziemy robić. Natomiast chcę wam powiedzieć, że chcę już podsumować, podsumowując to, o czym mówię. To właśnie ten fundament, czyli to, na czym my wyrośliśmy. Jeśli to zostanie zmienione, zmienia się wtedy wszystko. Tylko to, albo aż to, kiedy damy naszemu umysłowi alternatywny wybór, kiedy damy mu możliwość zobaczenia innej drogi. I tą inną drogą na przykład mogą być nasi alternatywni rodzice. I to jest piękne. Cudowności wam życzę i do usłyszenia wkrótce.